Witajcie drodzy kochani, ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć kilka słów na temat aronitu i jego działania ochronnego dla danej osoby, ponieważ wielokrotnie osoby mnie pytają, no tak, mam ten aronit, ale jak on będzie mnie chronił, jak będzie działał, więc chciałem właśnie kilka słów na ten temat powiedzieć. Aronit daje wibracje mniej więcej na 8000 bovisów, nie za wysoko, nie za mało, tak po prostu akurat. Jeżeli mamy aronit w kieszeni i jesteśmy w samolocie, jesteśmy w autobusie, w tramwaju, jesteśmy na ulicy, w jakimś barze, w restauracji, pracujemy w jakiejś restauracji, pracujemy jako barman w jakimś barze, ten aronit chroni naszą aurę, nasze pole aury przed wpływem negatywnych pól z zewnątrz. Czyli siada się przy nas w samolocie osoba, która jest napromieniowana, która pracuje po 18 godzin w biurze, jest napromieniowana jonami, cząstkami negatywnymi od komputera. Ja to bym powiedział po prostu moimi słowami, nabuzowana tą negatywną energią. Wówczas ta negatywna energia oddziałuje również na nas, jeżeli siedzimy przy takiej osobie. Czy jesteśmy w tramwaju przy takiej osobie, czy jesteśmy w autobusie przy takiej osobie. Także ten aronit, drodzy kochani, będzie nas skutecznie chronił przed działaniem nie tylko technologii 5G. Ja chciałbym tu nadmienić, że aronit chroni osobę w 90% przed działaniem tej technologii 5G, która jest bardzo negatywna, która niedawno właśnie wkroczyła do Europy. Nie tylko w Polsce, ale również i w innych krajach, w Niemczech, jak i w Anglii. Także, drodzy kochani, możecie po prostu chronić się skutecznie aronitem, ponieważ aronit eliminuje to negatywne promieniowanie, które tak naprawdę oddziaływuje na nasze ciało, nasze pole aury. To promieniowanie wkracza do naszego ciała, do naszego mózgu i po prostu wypala nam mózg. Dlatego jeżeli ktoś ma taki aronit przy sobie, wówczas nie jest narażony na oddziaływanie złych energii od drugich osób, które są blisko, znajdują się w otoczeniu, prawda? Jak również w pracy. Jesteśmy w pracy przy komputerze, mając aronit, możemy ten aronit mieć albo w kieszeni, albo możemy mieć go na stoliku przy komputerze. On będzie działał w taki sposób, że to promieniowanie nie będzie niszczyć naszego wzroku, nie będzie oddziaływać negatywnie na nasz wzrok. To chciałbym właśnie, drodzy kochani, podkreślić, że właśnie tak działa mój aronit. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, może zakupić aronit na linku pod YouTube'em. Ja od Ciebie się żegnam, pozdrawiam serdecznie tu z Grenady, z ogrodu i do widzenia.